Witam Państwa bardzo serdecznie w Centrum Kultury Miejskiej Biblioteka Publiczna w Kruszycy. Dzisiaj wydarzenie niecodzienne, ponieważ mamy okazję gościć u nas szczególną osobę, a mianowicie pana Dariusza Michalczewskiego. Rękawice w domu moim było od zawsze, ponieważ trenowali moi wujkowie, mój tata boksował, mój dziadek kierownikiem w klubie. Dlatego też rękawice, bo ja nie pamiętam, rękawice pamiętam od urodzenia. Zawsze były w domu rękawice, bo wujkowie przynosili, żeby się boksowali, wykupiali i tak dalej. Dlatego też jak zmarł mój tata, ja zacząłem tego rozrabiać. Zostałem na pewno w szoku, bo dzisiaj takie dziecko było, musiałoby się oddawać do psychologa albo do psychiatry, może nawet. Kiedyś takich rzeczy nie było, bo to były inne czasy, były, także nie może nie było psychiatry, psychologa jakiegoś tam. To było jakiś absurd, był wtedy słowo obce. No i zacząłem rozrabiać, zacząłem pić alkohol, jak po 12 latach zacząłem pić papierosy, rozrabiałem, piłem kolegów i tak dalej, bo byłem mocny w mięściach. I moja mama powiedziała do mojego wujka, weź tego Darka na treningi do boksu. No i tak pojechałem na pierwszy obóz w 80 roku, na pierwszy obóz bokserski do Goszyna. No i zakochałem się w tej dyscyplinie sportu. Zakochałem się, stało się to moją pasją. Jeszcze w ogóle coś się dzieje, to mój pseudonim Tiger, ponieważ ja podpisałem kontrakt razem z Michałem Lubem. I po którymś to było naszych 5 chyba walkach, mój manager, taki dziennikarz, który za tym włączy się pyta, no i co z twoim lwem i tym drugim, Michał Czeski było mu bardzo trudno do wypowiedzenia, i tym drugim Tigerem. I tak został, stał się tym pseudonim Tiger. My w Polsce dzisiaj jesteśmy najlepsi mistrzami świata w Europie na ważeniu i konferencjach pracowych. Jesteśmy czołówka światowa, a w rynku nic nie pokazujemy. I chłopaki pomylili coś. Jeśli ten poziom pozasportowy przewyższa później ten poziom sportowy, to jest kicz. To jest kicz. Nie może ten poziom pozasportowy, konferencja pracowa, ważenie, naprężanie się, jakieś wyzywanie i tak dalej, przekraczać tego, co jest w ringu później. No bo to jest nie do kupienia. I taki szpilka na przykład, gówno boksuje, a na ważeniu muskuły HWDP i tam inne rzeczy i tak dalej, jakieś pustą wchodzi, jakieś przebrania. To wielka klasa europejska. Show robi niesamowite. Tylko jeżeli to później w ringu się nie pokrywa, no to jest siódstwo. Panie Dariuszu, co zapamięta Pan z wizyty w Kruszycy? Ja się spotykam z wieloma ludźmi, w wielu miastach i tak dalej. To tak jak ciepło tu jestem przyjęty, tak się rzadko zdarza. Nawet szczerze to mówię, to nie jest tak, że mówię to każdemu, bo rzadko kiedy to mówię, o tak. Ale to jednak ta przyjemna atmosfera jest niesamowita. Ludzie, wydaje mi się, jakbym znał wszystkich już, żeby to mówić, jak to byli moi sąsiedzi. Też burmistrz, fajny facet i Romek, mój serdeczny kolega Schmidt, też mój serdeczny, który w sumie, on mnie tutaj sprowadził, tak? On o to walczył, bo naprawdę u mnie to trzeba walczyć. Nie to, że jestem taki zarozumiały i tak dalej, naprawdę tego czasu jest bardzo mało i jednak Romek to wypracował naprawdę w 100%. Bez Pana sportowej emeryturze, czy nie brakuje Panu ringu? Ringu mi w ogóle nie brakuje i nie brakuje mi nic, jestem szczęśliwym człowiekiem. A najważniejszy moment w Pana karierze? Taki, który najbardziej utkwił Panu w pamięci? Myślę, że to jak zostałem mistrzem świata. To był taki, było parę momentów, ale taki najbardziej ważny, który mi naprawdę otworzył, to sezamie otwórz się stało się, to była ta walka w 94 roku z Lonzerem Arberem o mistrzostwo świata właśnie w wadze płciężkiej. A jakiej rady udzieliłby Pan bokserowi, który dopiero zaczyna swoją karierę? Że musi być pracowity, sumienny, musi mieć szacunek, musi mieć respekt. I musi ciężko na to pracować i wierzyć w to, że się odniesie sukces. Jest dużo mistrzów świata, ale jest mało czempionów. I ja się do takiego też uważam. To nie jest z arogancji, tylko tak też nazwano. Tak przyzwałem do jakiegoś pewnego czasu jeszcze mistrzem świata, ale mistrzów świata jest bardzo wielu. Się wygrywa, przegrywa, znowu się nazywa. Ja zostałem po 9 latach obrony tytułu czempionem i to jest taki, mi się wydaje, największy sukces.